I wśród niewielu słów, które Jezus wypowiedział, słyszymy dzisiaj słowa, które były wypowiedziane do swojej matki, do Maryi, która stała pod krzyżem w milczeniu, stała i współcierpiała wraz ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem, a dokonywało się na krzyżu zbawienie świata, zbawienie każdego z nas. Niewiasto, to Syn Twój. To były słowa do niewiasty, ale były także słowa do Kościoła, do nas wszystkich, którzy jesteśmy Kościołem. Reprezentował nas pod krzyżem umiłowany uczeń Jezusa, święty Jan. To on usłyszał, że Kościół ma matkę. Nie mogło być inaczej. Tę, którą Pan Bóg w swoim przewidzeniu i opatrzności wybrał przed założeniem świata. Tak jak wybrał każdego z nas. Maryję wybrał przed założeniem świata i ocalił ją od grzechu pierworodnego. Czynił ją niepokalanie poczętą, żeby od jej przyjścia na świat i narodzenia zaczęła niezwykle przyspieszać historia zbawienia, która trwała przez cały Stary Testament. Maryja przygotowana, Maryja wybrana przez Boga, tak jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, czytanej na początku tej mszy świętej, przyjmuje posłannictwo Boga, posłannictwo anioła Gabriela, po to, by przyjąć ten Boży zamiar względem siebie i stać się Matką Jezusa Chrystusa. Ta, która dała Chrystusowi, Synowi Bożemu ciało, była prawdziwie Bożą rodzicielką Syna Bożego na ziemi. Nie mogła nie być, tak zaplanował Chrystus, który założył Kościół, mistyczne ciało swoje, którego członkami my jesteśmy. Nie mogła ta, która była matką wcielonego Słowa, nie mogła nie być matką Kościoła. Widzimy ją zaraz w wieczorniku zesłania Ducha Świętego, jak po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu jest z Kościołem oczekującym na Ducha Świętego. Modli się razem z apostołami. Nie jest ponad apostołami. Jest w wieczorniku Zielonych Świąt razem z nimi. Pan Jezus wyróżnił ją, czyniąc ją Matką Kościoła. Dlatego była w wieczorniku Zielonych Świąt, a nie było jej w wieczorniku Wielkiego Czwartku, gdy Chrystus ustanawiał Eucharystię. Jest Maryja w Kościele, tą, która pielgrzymuje razem z nami do domu Ojca. Wiele wieków Kościół wierzył w tę prawdę, że ma Matkę w Maryi, Najświętszej Maryi Pannie, Matce Kościoła. Ale oficjalnie ogłosił tę naukę prawie 60 lat temu podczas Soboru Watykańskiego II. Powiedział to Kościół także za sprawą polskich biskupów. Wielką zasługę w tym ogłoszeniu Maryi Matką Kościoła miał prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, ale również przyszły papież, kardynał Wojtyła i inni biskupi polscy. Właśnie wtedy do litanii loretańskiej, którą śpiewamy w ciągu całego roku, a zwłaszcza w maju, zostało dołączone wezwanie Matko Kościoła, módl się za nami.